Cześć. Obiecałem, że wam pokażę, jak się śpi w tym plecaku. To jest akurat ten świniak, co noszę czasem na dłuższe wyprawy. Karimorek. Wywaliłem sprzęt, no bo i tak będę to robił za chwilę. Natomiast oczywiście mógłbym się na nim położyć w ten sposób. Jestem odizolowany od podłoża. Można się kimnąć, tak jak większość osób to robi. Po prostu z plecakami. Zwróćcie uwagę, co się teraz wydarzy. Ja jako taki wielki chłop w miarę. Co mogę zrobić, żeby poprawić swój komfort termiczny przede wszystkim. Gdyby było naprawdę, nie wiem, zimno, mokro. A musiałbym komuś sprzęt oddać, typu karimatkę, śpiworek. Po cholerę noszę plecak bez tego sprzętu, prawda? Ale gdyby na przykład doszło do takiej sytuacji, to możemy zrobić z niego namiot. Tu ma taką w zestawie pelerynę, którą się używa w sytuacji, kiedy padł deszcz. Ona jest też dość ogromna. Teraz trochę będzie głupio wyglądało, ale się do niego wpierdziel. Jest moc. O. W tym momencie, gdy się na tym położę, moje ciało się nagrzewa i odbija się od tego materiału, czyli nie śpię w takiej zwykłej formie. Gdzieś mi uciekł. Dobra. O. Jeżeli bym sobie coś tutaj napchał do środka, to też mam od razu poduszkę. Ale co najważniejsze, nie chodzi o to, żeby zrobić się debila i się wpierdzielić do plecaka. Ale to mnie grzeje. To jest najistotniejsze. Leżąc teraz w terenie, moje plecy są całkowicie odizolowane od ziemi. Nie dostanę wilka. Nogi wiszą w powietrzu. Od dupy praktycznie do głowy jestem odizolowany. Gdy wypadał deszcz, naprawdę gdzieś tam mogę się nawet jeszcze zakryć. Problem z banią, ale jest ok. Jesteśmy naprawdę w tym momencie nie narażeni na wilgoć. Nawet jakby była mgła czy jakiś lekki opad, to już byśmy byli chronieni przed wilgocią. Ale najważniejsza zasada, nasze ciało oddaje nam ciepło. Działa to na zasadzie śpiwora. Problem z poduszką. Zazwyczaj w tej czapce mam napchane sprzętu, czyli głowa moja wisi w powietrzu, ale specjalnie na potrzeby filmu wywaliłem z niego wszystkie graty. Voilà, taka zabawa. Tu sobie mogę nawet jeszcze coś włożyć. No i jeszcze ma takie kondony na buty. Także da się w tym nawet spać. Na razie.